społeczny, zbiorowy bunt przeciw tej inwestycji. Ten projekt to jest po prostu jakiś przejaw, symbol absolutnej gigantomanii PiSu. Ja zgadzam się tutaj z panem posłem Rutnickim. W czasach kryzysu dzisiaj podejmowane są działania, decyzje i inwestycje, które kompletnie nie są uzasadnione, a jeżeli pan Porzucek ma wątpliwości co do tego, to odsyłam do raportu NIK-u, ponieważ tam dowie się pan wszystkiego, na jakich zasadach ta inwestycja powstała, co było kluczem i co było podstawą do tego, że ktoś podjął decyzję, aby ona zaczęła powstawać. Proszę bardzo. Kaliszowi jest potrzebna obwodnica dla miasta właśnie. I mieliście na to 7 kolejnych lat, obiecaliście i tego nie zrobiliście. I to jest skandal, bo proszę państwa, o tym też PiS nie mówi. Ze 100 obiecanych obwodnic zaledwie 14 jest we wstępnej fazie realizacji, a cała reszta to są właściwie jakieś takie symptomy. Pani poseł, ale ja chcę zapytać, czy zmniejszenie czasu przejazdu ponad połowę nie jest czymś atrakcyjnym dla mieszkańców Kalisza, którzy też przecież podróżują do Warszawy, a potem lecą na przykład z Warszawy gdzieś dalej na wakacje. Że będzie zrealizowany taki projekt. Natomiast ten projekt prawdopodobnie zrealizowany, proszę państwa, nie będzie, bo to jest objaw gigantomanii służący zupełnie innym celom. I jeszcze powiem jedno, panie pośle. Wy przez ten czas swoich rządów właśnie mieliście szansę na to, żeby takie ośrodki jak Kalisz i inne większe miasta nie wykluczać komunikacyjnie, a dzisiaj pan to publicznie mówi. Powinno być panu po prostu z tego tytułu wstyd.